Witam w kolejnym filmie. W dzisiejszym filmie młotka kukurydzy. Kukurydza odmiany Pionier. Na tym polu są odmiany typu Flint i typu Flint Dent. Dwie odmiany. Tych oznaczeń nie pamiętam, musicie mi wybaczyć. Kukurydza wygląda całkiem nieźle. Za chwilę coś o plonowaniu. Kukurydza wygląda tak, że około 5% nie powschodziło, to znaczy albo uschło, albo po prostu nie miało warunków do wzrostu i po prostu wypadły. Na przykład jak ta sztuka, tu ta wyklinka. I tutaj jest kolba stracona, ale są łodygi, gdzie są, proszę zobaczyć, na tej jednej łodydze są dwie kolby. I po prostu, jak tu jest akurat jedna, tu jedna. Tu jedna, tu są dwie i po prostu gdzie susza nie pozwoliła na wzrost wszystkich roślin, tam te deszcze, co spadły potem w maju i w czerwcu, pozwoliły, że niektóre z tych łodyg skorzystały z braku sąsiadki i wyprodukowały dwie kolby. Kwiatostany, kukurydza jest w takim etapie, że niektóre kwiatostany już się połamały, kolby zaczynają się przechylać na dół. Troszeczkę mi się wydaje, jest wcześnie na młockę, ale tak, korzystam z ładnej pogody i chcę jeszcze tutaj zasiać o zimą pszenicę. Może trochę późnawo, ale chcę to zrobić. Kukurydza fajnie wygląda pod tym względem i jestem też zadowolony, że kolby są na 120-140 cm od ziemi, więc tutaj szkodniki typu jakieś ptaki, bażanty, zające, nie wiem co tam jeszcze, po prostu nie narobiły mi szkód. Widać tutaj chyba sarny, musiały sobie zrobić jakąś ścieżkę, bo jest troszeczkę... Jest taka ścieżka, leży trochę tego na ziemi. Herbicyd fajnie trzymał do samego końca. Praktycznie goła ziemia. Więc jakiejś tutaj walki o wodę nie było. Nie widzę na ścierni, no oczywiście tam się trafi parę sztuk, ale nie widzę na ścierni, żeby leżały kolby. Jakieś tam, no te stracone, no. Co po prostu kombajn tego nie zebrał, bo coś. Bo leżała na ziemi, albo po prostu już wisiała tak nisko. Teraz troszeczkę o kukurydzy. Wyjdę na balkon, pokażę wam jak to wygląda. I tak, mucimy klasem Avero 160, który tucze tej kukurydzy ponad 200 hektarów w roku. Oczywiście młocka jest usługowa u mnie. On tam wie, że za drzew, to pokażę wam. Kukurydza wygląda tak. I ją przed chwilą mierzyłem w trzech pomiarach. Wyszło 20-20,5% średnio, więc coś nieźle. Ta, co suszyłem ją usługowo 3 dni temu. Dwa dni temu, poniedziałek, dzisiaj jest środa, no mniejsza o to. Miała 18,5, ale jakoś się nie zamierzam tym przejmować w żaden sposób. I tak, trafiają się jakieś tutaj, widać takie kawałki, te patyczki. I tak, ale nie ma natłuczonego ziarna, a ten pan, co mi to przywoził na dosuszenia, fakt, była no czyściusieńka, tamtego tych patyczków na całej przyczepie było tam znikoma ilość, prawie niezauważalna, ale za to była tak pocięta ta kukurydza, po prostu 10% to było złupane przez kombajn. Jak wyszła z kombajnu, to była taka poharatana. No. I także uważam, lepiej niech będzie te parę patyków, bo to naprawdę nie przeszkadza, a ona jest cała, nie będzie na dzień dobry strat przy suszeniu.
i po prostu więcej kasy w kieszeni. Tak ja to widzę, tak to myślę. Sylwek muci, a ja jeszcze na temat kukurydzy, co ja chciałem powiedzieć? Że właśnie na temat plonowania. Kuplonowanie, on tutaj wymucił. Wtedy jak drugi raz sypał około 40 arów, 40-45 i wysypał drugi raz, a zbiornik jest 3,2 metra sześciennego, jest około 2,5 tony kukurydzy w nim się mieści. Nie wiem co kombinuje, czy będzie sypał. Chyba tak. Więc jak będzie sypał, to dobrze. Tam jest taki w środku, taki klin z takimi drzewami. Pewnie to dlatego też. Zobaczymy. Mówiłem, że salny mieszkają w kukurydzy. Proszę bardzo. Dowód jest jak na dłoni. Przed chwilą wybiegła z kukurydzy. Ja tak trochę unikam konfrontacji Sylwek, kamera Sylwek, bo on trochę nie lubi jak się go nagrywa i tak po prostu chcę go złapać ukradkiem gdzieś z jakiegoś boku, nie mówiąc, że od tyłu. Teraz gdzie wysypał trzeci raz. I wydaje mi się, że z każdym zbiornikiem ta kukurydza jest coraz suchsza. Nie wiem, czy mam rację. Ale może tak być. On tam sobie przejeżdża teraz, to co zawracał. Po prostu wtedy chciał wysypać. Dlatego zawrócił. Mógłbym podjeżdżać, ale... jeździ i nie chce otwierać rury tutaj nad tym miejscem, co mucone, to trudno. Niech podjeżdża. Pogoda do młotki też jest bardzo ładna. Słońce świeci, jest około 20 stopni Celsjusza. Także warunki do orki są bardzo dobre. Dobra, to tyle z Młocki. Ja kończę teraz swój film. Później będzie suszenie. Tak trochę na noc, bo mamy teraz dziś godzinę 14 po 14. Ale trudno, będzie na noc. Dobra, ja się z Wami żegnam. Widzimy się na suszeniu. Trzymajcie się, na razie, cześć.